Natalia Filończuk, przegrana. Myślę, że bolesna porażka naszej drużyny. Jak z Twojego punktu widzenia podsumujesz to spotkanie? Co było powodem, że ten mecz jednak przegrywacie? Myślę, że żeby wyciągnąć jasny powód, to gdzieś musimy to porządnie przeanalizować, bo wiadomo, teraz jeszcze są emocje i głowa gorąca. Na pewno kilka piłek straciłyśmy w ataku, gdzieś nie do końca byłyśmy skuteczne i no, można powiedzieć, że ten atak nam się nie kleił. No właśnie, mało kto wie, że grałaś dzisiaj z delikatną kontuzją, tak? No ale spisywałaś się świetnie w bramce. Co czułaś, widząc już w tych końcowych minutach tą przegraną naszej drużyny? Bo myślę, że to jest naprawdę dla was, nawet widzimy łzy w oczach niektórych zawodniczek, myślę, że to jest bolesna porażka. Tak, bardzo bolesna. No, wiedziałyśmy, za ile punktów to jest mecz, wiedziałyśmy, jak dla nas jest ważny, jak tak naprawdę poukładałby nam troszkę lepiej wszystko w tabeli i gdzieś spuścił z nas to przysłowiowe powietrze. Co można czuć? No, przykrość niestety, bo ten mecz nie powinien się skończyć na pewno takim wynikiem, jak się skończył, bo uważam, że mecz był bardzo wyrównany, a gdzieś momentami kilka błędów i tak naprawdę wszystko się rozjechało. Dziękuję serdecznie, Natalia Filoń.